Słuchajcie, Andrzej, i co dalej? Czy można i za ile można wynająć dom na Sikihor, pięknej rajskiej wyspie? Za jedyne 200 zł miesięcznie, moi kochani. Zapraszam na komnaty. Cały teren należy do tego domku. Cały teren. Antena satelitarna, oświetlenie na ogół. Tu akurat szybka pęknięta, pan będzie wymieniał. Jest. Zawsze marzyłem o domku na drzewie. Są schodki, można zbudować. I tak jak powiedziałem, jest to na dłuższy okres, do wynajęcia 6 miesięcy, rok lub 2 lata, za jedyne 3000 peso, to wychodzi jakieś 200 zł. Nie wiem dokładnie, sprawdźcie sobie. 3000 peso miesięcznie plus media. O ile tam wyświecicie, ile tam wody zrobicie. I idziemy. To mamy 8 metrów. Raz, dwa, trzy, cztery. Na 4,5. Sala. Idziemy do kuchni. Kuchnia standard europejski. Szafki. Chujowe się czyści, bo po prostu czarne szkło jest ciężko wyczyścić, ale znam się coś na czyszczeniu, więc to wyczyszczę. Szybki oczywiście do salonu. Tak wyglądają. Proszę bardzo. To jest kuchnia. Zapraszam do pokoju, w którym oczywiście ja będę urzędował. Podnosi się roletę, szybki są tak samo przesuwane. To się to usunie, tu się postawi coś innego. Okablowanie jest, antena satelitarna też jest. Tu dostaliśmy jakiś telewizor, ale nie wiadomo czy hula. Dobra, idziemy do łazienki. Tak wygląda kuchnia w ten sposób. Tu dostaliśmy jeszcze biurko. Biurko. No, łazieneczka, standard, płyteczki, toaleta, prysznic, kranik, no i tu umywanka oczywiście. Zapraszam do drugiego pokoju gościnnego. Może tak z tej strony. Też drzwi europejskie, mniej więcej wszystko się zamyka, jest wentylator, klimatyzacji nie ma, bo od klimatyzacji po prostu mnie bolą zatoki. Wiatraszki się włączy. Także tak wygląda tutaj salon. Przebieg wszędzie. Normalnie jest bajerka. Idziemy na obrót. Oczywiście koralowce wszędzie. To jest domek wolno stojący. I tu macie miejsce na moją kuchnię, którą powracam na kanał kulinarny ten Kitchen Revolution, tak jak było. Także no co powiem, witajmy w raju. Także satelitka jest, oświetlenie na ogród jest. Można tu sobie hasać, palenki, cisza, spokój, za jedyne 200 zł miesięcznie. Więc sobie sami odpowiedzcie, czy tanio, czy drogo. Chatka wygląda w ten sposób, niebieski dach, odbija promienie słoneczne. Tylko po prostu umeblować, nie za dużo mebli, łóżko, lampka nocna, jakieś tam po prostu duperele, co już nagromadziłem przez 6 miesięcy mieszkając na Filipinach. Już troszeczkę mam miksery, maszynki do mięsa, jest. Także tak jest na Filipinach. Bo powiem wam, są resorty. To jest zaraz, ile od morza? To będzie od morza jakieś w tą stronę kilometr od morza. Nie jest to nawet mniej. Nawet mniej, nie? Nawet mniej będzie. Także cisza, spokój. Przy pierwszej linii brzegowej nie uśniecie, bo jeżdżą motorki, jeżdżą bez tłumników i tak dalej, i tak dalej. Także jest ciężko
Jeśli macie motocykl, możecie sobie po prostu wynająć i dojeżdżać do takiego domku. Cena wynajęcia skutera kosztuje 5000 peso w sezonie turystycznym, 4,5 za sezonem turystycznym. Dom wychodzi 3000 peso na long term, na długi okres. A że nie wyjeżdżam stąd, bo jest tu pięknie, więc wziąłem to na długi termin. A co najważniejsze, sąsiedzi wspaniali, tak samo nie jest to jacyś rozrywkowi, to jest jakaś tutaj faremka, nie wiem. Także, no co ja mogę jeszcze wam powiedzieć? Andrzej, co dalej? No Andrzej nie wie, w każdym razie jadę po materace, powoli, step by step będę się przeprowadzał. Jeśli chcecie mnie odwiedzić, zapraszam, nawet z namiotem, pole namiotowe jest. I co? Czy jest jakiś minus w tym domku? Nie ma. I standard naprawdę europejski. A pieniądze, powiem wam, wczoraj szukaliśmy dla kolegi jedną noc, żeby się przespał. To jest 2000, od 1200 do 2500 za noc. Także linia brzegowa jest bardzo droga. Wiadomo, jest tu turystyczne miejsce, San Juan, tutaj bardzo są drogie, ale to wiadomo, w koło brzegu też przy linii brzegowej jest bardzo drogie. Także i co najważniejsze, jest 5 minut motorkiem do centrum. Wychodzicie na główną drogę, jesteście w centrum. To jest tutaj, o, tam może nie widać, tam jest szpital, tam są apteki. Także lepiej ze szpitala nie korzystać. Jak przyjedziecie, wolniutko jeździcie na motorku, 40, nie więcej. Wiem co mówię, już raz leciałem w Tajlandii powyżej 60 i dzięki Bogu jeszcze jestem cały. Także 40 na skuterze. Dobra, no my idziemy po jakieś zakupy, coś kupić. Andrzej, co dalej? No kochani, no same plusy, trzymajcie się.